Siemaneczko, z tej strony Piorun, naczelny inżynier tej miejscowości. Dzisiaj kontynuujemy temat. Pokażę wam tak, to jest właśnie moja ładowarka, którą taką zakupiłem sobie na wyjazdy jakieś. Jak mam gdzieś jechać, nie wiem, czy to Kazimierz Dolny, czy inne wyjazdy. Standardowa ładowarka, dwa porty z tej strony i jeden port USB 3.0 z tej strony. Ma tam jakąś moc. Pokoik z 3 NFC naładuje. A teraz przechodzimy do finału. Poświęcę jeden ze swoich przewodów USB 3.0, proszę bardzo. Długości X tam jakiejś. I od razu robimy to na żywca. O, pek. Teraz go biorę z izolacji. Dajcie mi chwilę, niech znajdę obieraczkę do przewodów. Czy ja mam tutaj gdzieś? Nie widzę. To się posłużymy nożykiem. Tak, bateria jak zwykle. To jest u mnie standard. To się nożykiem posłużymy. O. Jeszcze trzeba trochę nadciąć. O. Obiorę sobie kabelki z izolacji. I zobaczcie, mamy obrane kabelki z izolacji. I mam tu zapalniczkę. A te tam polskie drogi. Zobaczcie, co się stało. Widzicie to? Aluminium. O, to będzie ten. Ten przewód to jest aluminium. Inny test, że ktoś mi nie zarzucił, że mówię, że nie mówię prawdy. Żebyście widzieli. Aluminium. Jeszcze wezmę jeszcze raz, poskrobię delikatnie. Ta. Aluminium. A żeby nie było, że ktoś naprawdę tam będzie coś tam dogadywał, to jeszcze raz powtórzę to. Ja tu już widzę, że jest aluminium. Tak. Aluminium. Się błyszczy. Aluminium powlekane miedzią. Zobaczcie na zachowanie. Aluminium. Przewody są tylko powlekane miedzią, a reszta to jest aluminium po prostu. Przykre, ale niestety słuchajcie, prawdziwe. Dobra, kabel idzie do wywalenia. Bo z tego przewodu, w sumie z jego długiej końcówki, to jeszcze wiecie, coś tam się da zawsze zrobić. Tego machnę tutaj i tyle. I tyle. No ale sami zresztą widzieliście. Tu mam kolejny przewód od superkomputera w garażu. Też go poświęcę, bo i tak będę kupował nowe.
to samo. No i tu już ewidentnie widzę, że z Ameliną to samo. Jak ja kocham, kurde, takie eksperymenty. Potem wychodzi na moje, że ja miałem rację. No. Cztery przewody jakiejś chujowej chińskiej tej. Powtarzamy eksperyment. Zobaczcie. Zobaczcie, aluminium. Aluminium. Zobaczcie, co się dzieje z przewodami. Aż się topią. A to jest tylko zwykła zapalniczka. Zobaczcie, widzicie? Aluminium. Aluminium. Sobie wezmę, przybliżę. Aluminium powlekane. O, może tak. Aluminium powlekane warstwą miedzi. Większość przewodów się po prostu stopiła, a reszta została. To jest to samo. Do wyrzucenia, do elektrośmieci. Widzicie, zrobiłem dla was ten test, żebyście go wy nie musieli robić i widzicie, co wyszło. Oszustwo po prostu. Oszustwo. Kable są robione na odwal się, aby tylko były. Przykro mi z tego powodu, ale jest to prawdziwe i nic na to nie możemy poradzić. Ja zrobiłem ten test tylko po to, żeby wam pokazać, że mówię prawdę. No niestety, jest mi z tego powodu bardzo, moi mili, przykro.